Hej, z tej strony Kaspi i jak coś, jesteśmy z powrotem w Hoju Czwóreczce na Waking the Tiger. I no cóż, na razie tak próbuję sobie tutaj. Pamiętam, że tutaj to mógłbym robić, ale na razie też nie chcę, bo mam trochę takiej korupcji w armii, jakichś takich małych, niezbyt przyjemnych informacji dla siebie, więc... Chwileczkę, zobaczmy, 9000, czyli troszeczkę za dużo jak dla mnie. Weźmy sobie na razie, ogarnijmy tu. Aha, dobra, bo nie mam tego, okej. W ten deseń, okidoki. Zaraz, bo ja tutaj mógłbym teraz powoli te rzeczy ogarniać. Zaraz tutaj komisja wojskowości. Dobrze, to teraz tak, demokrację. Nie, na razie tutaj mam w miarę w porządku te statystyki. Stabilizację podstawową. Książę terroru. A, dobra, to wiecie co, wezmę sobie biuro dochodzeń i statystyki. Nie możemy pozwolić, żeby w naszym kraju grasowali szpiedzy i zdrajcy, gdy toczymy wojnę, w której stawką jest nasza przyszłość. Metody działania tej nowej agencji są nieprzyjemne, ale trzeba to zrobić. No, według mnie tutaj spoko będzie to pomysł. Bo i tak tutaj, żebym miał najpierw to, to trochę jeszcze czasu minie, więc no, komisja wojskowości. Aha, lotnictwa, tutaj mamy doświadczenie lotnictwa, marynarki, aha, tutaj jest armii, dobra. Bo co tutaj mogę? Aha, to, poprawę warunków pracy robotników. Czy ja chcę to? Nie mam na razie zbytnio ochoty. Bardziej jak już to wolę albo sobie tutaj wziąć parę rzeczy stąd. A popatrzcie, tutaj stabilizacja, fajne to. Stabilizacja, ład, okej, aż tyle. Ale nie, myślę, że bo. Intrygujący, co imię. Dobra, tutaj weźcie się, podeślimy. Będziemy musieli, jak tutaj to wygląda? Aha, dobra, to okej. A, bo ja tutaj przecież mam jeszcze artylerię, później zrobić sobie i do tego dodać sobie artylerię. Jasne, miałem sobie artylerię tu dodać i przesuniemy to tutaj. I teraz tak, więcej przemysłu, czy może w końcu lepsze karabiny? Przydałoby się lepsze karabiny wziąć. Zaraz, obrony trochę lepiej. No, powiedzmy, że wszystkiego lepiej, a produkcja tylko troszeczkę się zwiększa, więc czas trochę ogarnąć to. A, wsparcie w frakcji Kohoda, aha. A nie, a, bo wy wzięliście to, ja pierdzielę, zapomniałem w ogóle, że... wy w ogóle tutaj ogarnęliście co innego, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, weźmy sobie tego teoretyka wojskowości, żeby jeszcze więcej dodawać sobie. O, dobra, tutaj weźmy sobie to i ogarnijcie. Ile tutaj w ogóle to potrzeba? Nie potrzebujemy. Albo nie, to zostawmy. To tam nie za bardzo. I jeszcze bym chciał tutaj sobie tak na wszelki wypadek te prowincje ogarnąć, bo później będzie problem. To teraz tak. Tutaj widzę, że mógłbym w Henan trochę ogarnąć się. I Akademię Wojskową Vampona. Koszt dowódcy armii, poziom początkowych. A, dobra, to spoko. Niech będzie. Ogólnie pytanie, czy ja tutaj mam... A nie, tutaj nie mam jako ci, żeby mieć milion manpowera. Dobra. W
planowaniu, więc nie za bardzo. Akademia wojskowa wam poła. Armia jest bezużyteczna, jeśli nie ma odpowiedniej kadry dowódczej. Jeżeli chcemy stworzyć wojsko najwyższej próby, musimy mieć świetnie wyszkolonych oficerów. Dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że fabryki... O! To jest spoko, no ale tutaj zmniejsza inflację, tutaj w ogóle trochę tych rzeczy jest... A, tutaj szkoda, że nie mam tyle stabilności, ale to też bym mógł za chwilę przygotować sobie. Zaraz, bo tutaj to mi się opłaca ogólnie wziąć jeszcze. Nie, na pewno tego nie chcę. To też tak za bardzo tutaj widzę, że to na razie jeszcze tak niewydolną biurokrację. Poza tym, że ja mam i tak 2,5 miliona ludzi, to co ja mam się przejmować tak bardzo tym? Reforma armii i plan 60 dywizji. Okej, jasne, ja już mam 80, więc... Jak tutaj wam wygląda ta sytuacja? No, tutaj w miarę jeszcze okej to wygląda. Xinjiang neutralny. Okej, intrygująco. Dobra, weźmy sobie rozproszony przemysł. I jak tutaj wygląda? Aha, więcej tego, ja pierdzielę. Weźcie się, dobijcie mi tu już w końcu i tyle. A, dobra, tutaj magazynowanie, dobra, mniejsza. A, tutaj miałem to sobie ustawić, ale dobra, ja już trochę nie ogarniam. Trochę pozmieniali tutaj wygląd tego wszystkiego i tak człowiek inaczej czuje się. Ale wezmę sobie, zobaczę, bo to będę musiał teraz tutaj... Romans Trzech Królestw zintegrowano przez uczynienie jej państwem marionetkowym i Yunnan i klikę z Guangxi. Dobra, spoko, to ogarniemy to sobie, ale myślę, że... Reformy armii wezmę sobie, korupcja i niekompetencja i tchórzostwo panoszą się na każdym szczeblu dowodzenia naszej armii. Naprawa potrwa bardzo długo. Bo wcale nie jest tak, że po prostu Chiny nie są stabilne wewnętrznie i tyle. Wiem, że może to nie jest dobre określenie, ale... No cóż, co mam powiedzieć? Jak tutaj wygląda, bo... To powinienem ogólnie też zacząć ogarniać już. I jak tutaj wygląda sytuacja? A, wcale nie jest tak, że ja to powinienem też ogarnąć lekko. Być może na przykład coś takiego, ale dobra. Ołki do ołki, tu weźmiemy sobie to, ulepszmy i teraz tak, 37 to więcej przemysłu. I tylko teraz tak, zobaczmy tu chwileczkę. Rozbudowa drogi birmańskiej, propaganda wojenna, to tam nie. Tutaj bym mógł poszukiwanie surowców, ale... I tak nie mam nic przejęcia. Przywództwa w kraju? Wait, what the hell? Przecież... Ojej, no masakra, to nie wiem, o co biega zbytnio. Teraz tak, co tutaj mamy? Tu... Wydajność pozyskiwania surowców, to... A wiecie co, sprawdzę sobie tą rzecz. Chwileczkę. Gdzie tu jest Shaanxi? Shaanxi, czy może...
tutaj Yunnan, Xibei sama. O, weźmy sobie, klikniemy na nich i chcę zobaczyć, co się wydarzy w ogóle. Bo zanim ten, to chcę zobaczyć, co się wydarzy i dopiero wtedy jakby przyłączyć ich. A i pokażcie mi, jak tutaj wam idzie integracja armii. Bo chcę sobie zobaczyć, bo mamy teraz tak. Xibei sama jest na poziomie poziomu autonomii połączone państwo marionetkowe. Aha, na kolonie, dobra, czyli tutaj spoko. I teraz tak, plan 60 dywizji? Zagraniczni doradcy poradzili nam, żebyśmy nie polegali na liczebności i wdrożyli inny plan. Mniejsze siły w postaci świetnie wyszkolonych dywizji, gotowych stawić czoła każdemu wrogowi. Już ruszył projekt pilotażowy. Jasne, spoko. Okej, dobra, tutaj ładniutko. Jak tak Japonia nic nie będzie robić, to wiecie, że ja będę mieć później taki mały problem pod tytułem... W sensie nie problem, tylko... O wiele silniejszą sytuację, bo oni nie będą mogli mnie zaatakować, bo ja praktycznie będę siedział tutaj i bronił się na tych wszystkich miejscówkach i tyle. Tutaj już praktycznie całe wybrzeże prawie ochroniłem, więc... Okej, ile jeszcze tutaj mamy? Aha, no spoko. Teraz zobaczmy. Tego nie potrzebujemy. Pomoc społeczna. Jak już myślę, żeby tutaj coś zacząć ogarnąć. Zaraz. Aha, tutaj. No to tak bardzo mi niepotrzebne. Tutaj widzę. A, tutaj takie rzeczy. Tam mniejsza. Dobra, na razie to tutaj sobie wezmę, zobaczę. Tutaj może spróbuję do tego podejść. Bo teraz tak, tutaj jesteście w miarę... Dobra, na razie działania polityczne zmniejszymy. Tutaj to... O, lekcje wojny. A, dobra. Czyli teraz tak, korupcja w armii, usuń... Aha, niekompetentni oficerowie. Aha, tutaj to. Ile to będzie kosztować? Aha, dobra, doświadczenie armii po prostu i tyle. Plan 60 dywizji, aha, czas szkolenia... Nie, to tam bardzo tak nie potrzebuję tego. Dobrze, to teraz myślę, że możemy sobie dwie opcje wziąć. Albo pójść tutaj trochę więcej w to przygotować, albo zaprosić inwestorów zagranicznych. Zaraz, polityka jedności Chin. Wow, tutaj to tak trochę... Teraz pytanie za 100 punktów. Czy może wezmę sobie to, żeby mieć więcej siły politycznej? Bo zaraz, poparcie dla wojny, nie, demokrację, weźmiemy sobie to. Podróż zapoczątkowana przez dr Surya Sena musi doprowadzić do powstania republiki. To będzie długa droga, ale pokonamy ją krok po kroku. Dobra. Co tutaj mamy? Aha, czyli tu. No dobra.
Wezmę tylko tą izbę wykonawczą, żeby po prostu mieć dodatkowe siły, punkty siły politycznej i tyle, no. Zaraz. Aha, integracja administracji. I teraz... Bo chwilę. Ja tutaj miałem tego jednego generałka dodatkowego, rozumiem, tak? Za chwilkę, tylko weźmy tutaj, usuńmy te jednostki. Teraz tak, tu chodź. Nie, tu chodź. O, ty tutaj ma bufonak. Okej, czaję. Dobra, czyli tutaj widzę, że jesteśmy. No, to weźmy sobie. I tak tutaj widzę, że mam masakrę. Nie mam tu w ogóle slotów badawczych, to jest też druga sprawa. Dobra, weźmy sobie to, uruchomimy. Aha, wzmocnić nasze siły, dobra. Plan dywizji też jest spoko, okej. Chwileczkę, teraz myślę, że jeszcze jedną tą rzecz, czy może bym zrobił sobie teraz tak. Nie, tutaj nie opłaca mi się na razie tego nawalać, wolę tutaj sobie szczerze, żeby to ogarnąć leciutko i zaczniemy coś tu ogarniać już ze stalą. Przewrót wyprzedzający, aha, dobra. Dobrze, to teraz tak, weźmy, poprosimy was ładnie. Tutaj, a to weźmy sobie. I chwileczkę, bo ja tam widziałem chyba coś takiego było. Przewrót wyprzedzający. A, wiem co zrobimy. A, no. I wiecie co? Weźmiemy to, nawet wykorzystamy bardzo mocno. Jedziemy z tym od razu. Sprowokuj starcie z Japonią. Bo widzę, że ktoś tutaj chce ich po prostu... No. Okej, nieźle. Ojen. O, okej, intrygująco. Widzę. Ale weźmy tutaj sprowokuj starcie z Japonią. I teraz myślę, że sobie weźmiemy integrację administracji, czy wolę tutaj sobie ogarnąć może Xiao Yushu. Tak, weźmiemy go sobie tutaj bardziej. Dobra, teraz tak. Aha, bo wy tutaj dalej jesteście jakby tutaj. Dobra, mniejsza. Aha, dobra. I co tutaj mówią oni? Japończycy od lat zasypywali nas żądaniami, ale te czasy się skończyły. Kiedy następnym razem zaczną się czegoś domagać, nie ustąpimy nawet o krok. Ale to tylko dlatego, że oni nie mają już nic innego, więc no cóż, sorry, baby, ale masz problem. Dobra, to teraz tak, weźmy krążowniki lekkie i będziemy je tutaj dołączyć później. Wait, what? Are you kidding me right now, bro? Tutaj. Dalej, dobra. Bo jak wygląda tutaj to? Aha, plan 60 dywizji, tutaj reformę armii. No, to by się przydało trochę. I wtedy te lekcje wojny. No. Bo pytanie za 100 punktów, co ty tutaj... Aha, Wydział Państw. Prawa, aha, Wydział Prawa, nie Wydział Państwa. O, intrygujące. Wiecie, że Mandżukowy macie tu mały problem, ale dobra. Zaraz, aha.
Wait, what the? Aha, okej. Nie żebym ja coś tam mówił, ale wiecie, że te walczy ci trochę pomiędzy z sobą. Hirohito i tak ma później być władcą, więc what the hell? Tak, weźmiemy za chwilę też, to ogarniemy. I teraz ładniutko. Ej, ale wiecie, że ja nie chciałem was atakować, tylko tego atakować. Ja pierdziu! Dobra, mniejsza. Weźmy może ogarnijmy sobie teraz izbę wykonawczą. Tak, weźmy to. Sercem rządu jest egzekutywna wprowadzająca prawa w życie. Sercem jest egzekutywa wprowadzająca prawa w życie. Powołanie tej izby to pierwszy krok do stworzenia sprawnego rządu republikańskiego. Wait, what? Chodź mi tu. Chodź tutaj, zniszczymy wam to i chodź mi tu. No jasne, że nie. Pakt o nieagresji. Czy ja mogę wziąć bunty w armii? Aha, świetnie. Tak, weźmy to. Pytanie za 100 punktów tylko teraz, chłopie. Czy ty masz jakąś flotylę? Oh my godness. Dobra. I inaczej, poprośmy ciebie. Poproś o dostęp wojskowy. Jasne. I teraz ja tak ładnie was przeprowadzę na ten kontynent i ustawimy wam tutaj atak. Jeżeli wam się uda przeżyć, to będzie spoko. A jak nie, to trudno. Straty ludzkie. Dobra, weźmy sobie to. Oh my goodness, weźmy tutaj mi eskortę konwojów, tu zróbcie. Dobra robota. Dobra, tutaj spoko. A wiecie co? Jak ja przecież mogę inaczej to zrobić? Mogę przecież od was poprosić to, tak? Dobra robota. Hinda Bella to spoko, tutaj od Francuzów spoko, a przecież ropę mogę też wziąć od ZSRR. No, dobra. Dobra. Izba wykonawcza. A, dobra, stabilizację podstawową. Dziękuję bardzo.
To teraz tak, zmniejszmy to na razie. Tutaj mamy, o, już powoli plan 60 dywizji, spoko. To mi się podoba ta informacja. O, super, straciłem tylko 10 dywizji. Tak? Spaka, oczywiście. No, 36 okrętów. Głupia japońska menda. Aha, dobra, robota ogólnie. Wiecie co? Weźcie się ogarnijcie i cofnijcie się do Szanghaju. Izbę wykonawczą zrobiliśmy. Nie, tak to ewakuację nie. To tam nie za bardzo. Tutaj też to nie potrzebujemy. Jak już to mówię, tutaj weźmiemy sobie chyba zunifikowane planowanie industrializacji. Nasz agresywny program industrializacji musi być realizowany bez opóźnień. No, oczywiście. Japończycy teraz będą mnie tutaj atakować wszystko tutaj. Ja pierdziu! A, ogólnie zapomniałem chyba dodać jednej rzeczy. Aha, dobra robota ogólnie. Wiecie, że ja już tak tam nic nie będę mógł zrobić, jak tak dalej będzie szło. I tak już straciłem ile ludzi? 85 tysięcy tylko przez to, że oni mają lepsze ten rzeczy morskie. Jedyny. Tak już prawie nic nie mam ludzi, ja pierdzielę, dobra. Chwila. Wow, really? Oh, goddammit. Dobra, weźmy sobie, zobaczymy kontrolę cen. To nie, tutaj to też nie, to tam. Teraz tak, weźmy sobie was i weźmy sobie jeszcze tutaj jeden oddział. I go myślę, że sobie ustawimy tutaj na odcinku z Francją, bo nigdy nic nie wiadomo. A czy ja mogę tutaj lotnictwo dodać? Przecież ja mogę. Powinienem tu dodać lotnictwo wtedy. I tyle. I może te samoloty bombowe bym sobie tutaj gdzieś przesunął. O, coś takiego. Dziękuję bardzo. A no, oczywiście. Weźcie eskortę konwojów. Na razie może ogarnijcie się tutaj. Tylko teraz tak, ty, chłopie, a nie, tutaj nie masz nic, dobra, szkoda. Trudno tutaj na razie. Mamy lepsze rzeczy, ale dobra, trudno. Trochę się nie spodziewałem tego, co tutaj się zobaczyło mi w tym tej rozgrywce, więc nie jest może to najlepsza sytuacja, ale no trudno, no co poradzę. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym... Wow. Nie wiem, czy nawet uda mi się tutaj zrobić to, ale dobra. Albo inaczej. Kurczę, no. A, dobra, wiecie co? Jak coś, to przepraszam bardzo, ale będę musiał jeszcze raz rozpocząć tą serię. Wrócę do was. Myślę, że jak już ogarnę tutaj część rzeczy tutaj
W tym sensie, że już przygotuję się i zjem szybko tu, to zrobię sobie i spróbuję tutaj coś ogarnąć, więc wrócę do was po tym czasie, więc... No cóż, wiem, że to trochę głupio wygląda, ale no chciałem achievement ten zdobyć, a oni poszli w taką drogę, którą jasne, oczywiście, że nie mogę nic zrobić, więc no cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej!